A, jeszcze sprawa odnośnie działalności gospodarczej. Bo byłem dzisiaj w biurze rachunkowym, żeby się przygotować do odpalenia działalności. Tam dostałem informacje, przez które skierowałem się do Urzędu Pracy. I jak się okazało, żeby otrzymać to dofinansowanie, musiałbym na siebie nałożyć ograniczenia, bo wraz z rozwojem mojej działalności, jakbym za każdym razem chciał poszerzać działalność o nowe rzeczy, to za każdym razem musiałbym uzyskiwać zgodę kierowniczki Urzędu Pracy. Więc przez 12 miesięcy miałbym ograniczenia, których nie chcę zdecydowanie, bo jedyne ograniczenia na mnie nałożone to mój pierwszy film i tych ograniczeń do końca życia będę się trzymał. Dlatego moja działalność gospodarcza wystartuje szybciej, bez dofinansowania. W najbliższe dni będę się tym zagadnieniem zajmował. Od momentu, kiedy powstanie działalność gospodarcza, oczywiście zacznę zapraszać Was powoli do współpracy. Na chwilę obecną, z racji, że nie mogę sobie pozwolić na koszty stałe, tylko muszę zminimalizować koszty stałe, dlatego właśnie jestem w domciu. I z racji na te koszty stałe, na chwilę obecną będziecie mogli ode mnie otrzymać zlecenia, oczywiście za lepsze pieniążki niż to, co macie teraz. To jest raz. Dwa, będziecie mieli szansę rozwoju i uzyskania dodatkowych doświadczeń. Także tutaj będę z przyjemnością z Wami chciał nawiązać współpracę. A przez to, że nie zgarnę teraz tego dofinansowania z urzędu na start, to za pół roku będę mógł z urzędu wziąć dofinansowanie na otwarcie nowego miejsca pracy, czyli dla dodatkowego pracownika. I w ten sposób jakby i tak tych pieniążków zyskam więcej, a dzięki temu zagraniu nie będę miał ograniczeń, które by mnie blokowały. A przez to, że znam możliwości świata wirtualnego, czyli nieograniczone możliwości i takie same mam w tym momencie na Ziemi, to rozwiązanie z dofinansowaniem w tym momencie w zupełności odpada, a działalność powstanie w ciągu kilku najbliższych dni i od tego momentu zacznę już się kontaktować bezpośrednio z firmami i podejmować konkretną współpracę, żeby zarobić pieniążki, które później będę mógł przeznaczyć na edukację młodych Polaków. To i tyle, jeśli chodzi o akty prawne na chwilę obecną. Dzięki.